Jaki mikrofon do nagrywania wybrać? To najważniejsze pytanie, jakie powinien zadać sobie każdy początkujący twórca. Bo możesz mieć najpiękniejsze kadry, najwspanialszy temat, super dynamiczny montaż, ale jeżeli dźwięk będzie przerywał, będzie przesterowany albo będzie bardzo mocno szumiał, to wtedy i tak wszystko idzie w niepamięć. W tym filmie pokażę Wam trzy różne rodzaje mikrofonów i na koniec tego materiału na bank będziecie wiedzieli, który będzie dla Was najlepszy. Pierwsza propozycja to mikrofon pojemnościowy ECM S1, idealny do streamingów, idealny do spotkań online, do nagrywania podcastów, poradników. Ogólnie kwestii, które robimy przy komputerze, mamy miejsce stałe do tego nagrywania, no bo co jak co. To jest mikrofon, którego nie przymocujemy tutaj nigdzie na ciele. Nie zamontujemy go też na aparacie, ale spokojnie, takie propozycje też będą. Jakość dźwięku jest absolutnie świetna, bo tutaj są trzy duże kapsuły. Ma on też możliwość zmiany charakterystyki tego dźwięku, czy ma zbierać on go tylko z przodu, czy dookólnie, czy z lewej i z prawej strony. No i wiadomo, im bliżej nasz aparat mowy jest tego mikrofonu, tym ta jakość dźwięku jest lepsza. Więc do takich właśnie zastosowań będzie on najlepszy. Z tej strony widzimy pokrętło głośności, które zmienia nam moc i czułość tego mikrofonu. Bo wiadomo, im dalej będziemy, tym moc tego mikrofonu musi być zwiększona i to robimy po prostu tym pokrętłem. A to górne służy nam do regulacji odsłuchu, bo z tyłu mamy port USB-C do ładowania i wpięcia tego mikrofonu do naszego komputera, ale też jest port jack 3,5 mm, dzięki czemu możemy na bieżąco monitorować nasz dźwięk. Natomiast najważniejsze jest to, że on jest bezprzewodowy. Ten mikrofon łączymy przez mały odbiornik montowany na stopce, dzięki czemu też mamy lepszą jakość dźwięku niż przez zwykłego jacka, tak jakby swoją drogą. Natomiast nie potrzebujemy tutaj prowadzić żadnego przewodu XLR czy przewodu jack. Podłączenie jest banalnie proste. Wpinamy tą stopkę do naszej kamery, mikrofon mocujemy na takim ramieniu albo używamy dołączonego do zestawu takiego stojaczka, choć on dla mnie jest troszeczkę za niski, bo jednak wysokość mikrofonu powinna być mniej więcej taka jak naszego aparatu mowy. Włączamy oba te sprzęty, czyli naszą kamerę i mikrofon, no i już, one są podłączone, regulujemy tylko głośność i już możemy w tym momencie nagrywać. Natomiast niekiedy potrzebujemy pochodzić z tą kamerą, nagrywać coś w stylu takim typowo vlogowym, czyli kamera do łapy i chodzimy po mieście, czy po jakimś innym aspekcie, który będzie tematem naszego filmu i wtedy rzeczywiście mikrofon typowo kierunkowy typu shotgun będzie idealnym rozwiązaniem. Tak właśnie wygląda nagrywanie typowego vloga przy użyciu mikrofonu shotgun, czyli szeroki kąt, kamera w dłoni i nagrywamy po prostu to, co się dzieje. To jest chyba najprzyjemniejsza forma prowadzenia vloga i dość taka nostalgiczna, no bo tak rzeczywiście kiedyś robiły się internety. Natomiast co do tego mikrofonu, jest absolutnie świetny, bo nie dość, że pozwala na nagrywanie w naprawdę wysokiej jakości, bo są to aż 24 bity przy wpięciu się w stopkę, to jeszcze wystarczy tylko przekręcić pokrętło i już mamy inną charakterystykę. Na przykład w tym momencie mam ustawienie, gdzie zbiera on dźwięk typowo z przodu pod wąskim kątem, więc nawet gdy delikatnie się przesunę, to mój głos już nie jest tak mocno słyszalny. A dzięki temu też odizolowuje mnie od tła. Oczywiście, on ma te funkcje, które usuwają hałas, szum, low pass filter, ale im bardziej mu pomożemy, tym lepiej. W tym momencie mam włączone usuwanie hałasu w mikrofonie i mój głos powinien być słyszalny dalej normalnie, a harmider w tle powinien być automatycznie usuwany. A w tym momencie ta funkcja jest wyłączona, więc dajcie znać, czy to rzeczywiście ma rację bytu i czy byście jej używali, bo ja mam dość mieszane uczucia. Ale nie zawsze chcemy nagrywać tylko siebie, niekiedy trzeba pokazać to, co dzieje się wokół nas. No i wtedy zawsze standardowym było to, że się po prostu wypinało taki mikrofon, obracało się go o 180 stopni, żebyśmy to wtedy my byli słyszalni, no i wtedy się nagrywało. Ale Sony ma lekarstwo na to całe zło, czyli pokrętło, które jest w stanie zmienić charakterystykę zbierania dźwięku. Zaraz obok mnie jest ulica, jest rondo i na przykład chciałbym pokazać Wam dokładnie te samochody i przy okazji użyć dźwięku, ich szumu po prostu. I w tym momencie na pewno nie słyszycie go aż tak mocno, ale gdyby za kamerę, to na bank już jest on bardziej słyszalny, ale wtedy mój głos jest mało słyszalny, mało wyrazisty. Zmieniam jedno ustawienie. I w tym momencie mogę nagrywać to, co dzieje się przede mną i przy okazji to komentować, a Wy mnie perfekcyjnie słyszycie.
ale też jest oczywiście funkcja dźwięku dookólnego, który zbiera dźwięk absolutnie z każdej strony tego mikrofonu, idealny do nagrywania na przykład natury. No i oczywiście taki mikrofon jest turbo spoko, gdy chcemy nagrywać coś z ręki i robimy to po prostu blisko tego mikrofonu, bo gdy będziemy się od niego coraz to bardziej oddalali, ten dźwięk nie będzie aż tak przyjemny. Dlatego wtedy Sony przychodzi nam z innym rozwiązaniem, czyli mikrofonami, które są mikroportami. Idea takiego mikroportu jest taka, że po prostu mocujemy go gdzieś na naszym ciele, blisko naszego aparatu mowy, czyli na przykład tutaj na bluzie, gdzieś na koszuli, sukience, gdzie jest to nam wygodniej, oczywiście im bliżej będzie on naszej twarzy, tym lepiej. No i teraz to ja mogę wszystko, ja sobie mogę teraz się obrócić, ja mogę sobie teraz przejść. Może jeść chateau, może sobie jeść ostrygę. I cały czas wiem, że ten dźwięk jest nagrywany i wy go słyszycie dokładnie tak samo, a ja po prostu nie muszę się drzeć, bo tak by to właśnie wyglądało na mikrofonie typowo kierunkowym. No i wiadomo, to jest też zupełnie inne zastosowanie. Też ten odbiornik można podpiąć do naszego komputera przez jacka 3,5 mm, który też jest w zestawie, no i wtedy mamy pełną dowolność. Jak chcemy zrobić z kimś wywiad, to po prostu bierzemy drugi mikrofon, włączamy go, wręczamy tej drugiej osobie, on się automatycznie łączy do naszego odbiornika i już, to jest proste. Oczywiście ma on też funkcję noise cancellingu. Oczywiście ma on też opcję noise cancellingu, więc jest w stanie usunąć jakieś hałasy z tła, tak samo low pass filter jest dostępny. To rozwiązanie jest, powiedziałbym, że amatorskie, może półprofesjonalne, bo tutaj dalej można wpiąć mikrofon przez jacka 3,5 mm. Natomiast mi nie podoba się ta jedna funkcja, która sądzę, że będzie w przyszłości, czyli rejestrowanie dźwięku na ten nadajnik. No bo powiem wam szczerze tak, to jest fajna łączność, każdy ją zna, każdy ją lubi, ale niestety jest zawodna, szczególnie przy dużym skupisku telefonów, urządzeń ogólnie. No na targach nam troszeczkę te mikroporty, nie powiem, ale przeszkodziły w jednym materiale, więc wtedy, gdyby było to nagrywanie na nadajnik, to nie byłoby absolutnie żadnego problemu. I to, co jeszcze świetne, to to, że te mikrofony nagrywają w 24 bitach. I jak to rozumieć? Im więcej bitów, tym więcej danych, tym ten dźwięk jest czystszy, bardziej klarowny, pełniejszy i przy okazji jesteśmy w stanie go ewentualnie uratować, gdy na przykład pojawi się jakiś głośniejszy dźwięk, większy hałas, mocniejsza ekscytacja, wtedy możemy z tym dźwiękiem delikatnie zejść już w samej postprodukcji i to pozwala na jego po prostu uratowanie. Jestem też świadom, że mówiłem o tych mikrofonach w dużych superlatywach, bo to są serio dobre sprzęty, ale nie są bez wad. Mikrofon pojemnościowy jest świetny, ale ten pop filter w nim w ogóle w sumie nie istnieje. Ładnie wygląda, ale te wszystkie głoski wybuchowe i tak wychodzą na nagraniu, więc koniecznie trzeba go wymienić. Mikroporty, jak już wspominałem, bez nagrywania na nadajnik, troszeczkę kiepska opcja, jest zawodne, szczególnie w niekontrolowanych warunkach. Jedynym mikrofonem, który absolutnie jest bez wad i jest przegenialny, to właśnie ten kierunkowy. No, absolutnie skradł moje serce, ale pamiętajcie, że to wy decydujecie, jaki mikrofon będzie dla was najlepszy i mam nadzieję, że po tym filmie stwierdzicie i napiszecie mi to w komentarzu, który właśnie wybralibyście. Jeżeli macie jakieś pytania albo uwagi, no to piszcie je w komentarzach poniżej, tymczasem trzymajcie się. Czołem!